Dobry wieczór, ze mną jest Angelika Ostasiewicz. Dobry wieczór. Jesteśmy po rewanżowym meczu za AZS Uniwersytet Gdański. W pierwszym meczu nie miałaś okazji zagrać, w meczu w Gdańsku byłaś jedną z wielu osób, które uniemożliwiła kontuzja występ w tamtym spotkaniu. Dzisiaj już się udało spędzić trochę czasu na parkiecie i tak naprawdę, no, Angelika Kuras, z którą rozmawiałam wcześniej, powiedziała, że miały cały czas miały ten mecz pod kontrolą, ale wydaje mi się, że były takie momenty, kiedy troszkę napędziłyście strachu tutaj przeciwniczkom. Jak ty oceniasz dzisiejsze spotkanie? Zaczęłyśmy dość słabo, bo z serią do zera tak naprawdę, ale po jakimś czasie trener tam wziął przerwę i sprężyłyśmy się tak naprawdę, zaczęłyśmy bronić, zaczęłyśmy szybciej biegać, wpadło parę punktów, nabrałyśmy z drużyną z Gdańska kontakt, trzymałyśmy go jak najdłużej się dało. Nie uważam, żeby miały cały czas wynik pod kontrolą, ponieważ postawiłyśmy dość twarde warunki, tak mi się wydaje. Starałyśmy się gonić rywalki. Szkoda tej pierwszej kwarty, ponieważ przegrałyśmy ją bardzo, bardzo dużo. Z tego co wiem, to wygrałyśmy drugą i czwartą. A trzecią tylko dwoma przegrałyśmy, także niedużo brakło. Końcowy wynik to tylko 8 punktów. Z takim rywalem to myślę, że mogłybyśmy być zadowolone, ponieważ bardzo dobrze zagrałyśmy. Dzisiaj zabrakło podstawowej rozgrywającej, czyli Ani Bekasiewicz. Były takie momenty, kiedy ty byłaś również na jedynce jako rozgrywająca. Ciężko było wejść w buty Pieci, czy też raczej próbujesz po prostu w swoich butach funkcjonować na parkiecie? Próbowałam w swoich butach, mam nadzieję, że mi się jakoś udało, ale tak, wspomagałam rozgrywanie, nie tylko byłam na pozycji rzucającej. Mam nadzieję, że godnie zastąpiłam tak naprawdę Piecie w tym elemencie gry. I dostałam w tym wypadku też więcej minut. Jestem zadowolona. Mam nadzieję, że Piecia już tak naprawdę do nas wróci już w następnym meczu, bo za tydzień gramy z Łomiankami. Mam nadzieję, że będzie zdrowa, wróci po chorobie i nas wspomoże, bo tak naprawdę też jej brakło właśnie. Tych 8 punktów to tak naprawdę mogły być jej punkty, jej poprowadzenie, jej jakieś rzuty za 3, czy wejście, czy jakaś asysta lepsza, jakieś pociągnięcie gry. Mam nadzieję, że tak jak mówię, wróci i nas wspomoże z Łomiankami i wynik wtedy będzie wygrany. Okay. A jeśli chodzi o ciebie, wracając do ciebie i twojej gry, ty też tak naprawdę miałaś dłuższą przerwę i w treningach, i w grze, tak troszkę powyżej miesiąca chyba ona trwała. Czy czujesz, że już ta forma, która była w turnieju przedsezonowym, w Babicach i w pierwszych meczach w sezonie, czy ona już powoli wraca, czy to jeszcze nie jest ten punkt taki jak sprzed kontuzji? To jeszcze na pewno nie jest ten punkt. Jeszcze nie dałam z siebie tak naprawdę tego, co było wcześniej, przed kontuzją. Na razie powoli wracam. To tak jak mówisz, było półtora miesiąca przerwy, skręciłam nogę. Od razu po sezonie przygotowawczym, więc, że tak powiem, była góra moich możliwości i znowu spadek. Teraz wracam, dostaję coraz więcej minut na boisku, trener coraz bardziej mi ufa. I ja staram się po prostu to wykorzystywać w każdym meczu i coraz lepiej grać. Zdobywać też punkty, asysty. Mam nadzieję, że będzie coraz lepiej i że szybko wrócę do poprzedniego poziomu, jaki miałam. Za to trzymam kciuki bardzo mocno. To jest już twój drugi sezon w Polonii. Ten pierwszy był niepełny po przejściu z Rzeka Nowy Sącz. Czujesz, że troszkę okrzepłaś, że tak powiem, w tym nowym klubie. Coraz już więcej też odpowiedzialnych funkcji. Na przykład w zespole U22 pełniłaś funkcję kapitana, czyli cieszysz się coraz większym zaufaniem, myślę, i koleżanek z zespołu, i trenera. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Byłam zaskoczona, że dostałam rolę kapitana, ponieważ nie wiedziałam, że takie zaufania aż zdobyłam u trenera. Ale tak jak mówisz, drugi sezon tu już jestem, drugi sezon gram. Coraz tu właśnie osiadam, coraz bardziej. Mam nadzieję, że będzie możliwość więcej tych sezonów tutaj zagrać. Coraz lepiej się też dogaduję z dziewczynami, bo też nie bardzo jakoś zmienił się nasz skład. Doszła w zasadzie tylko Piecia. Także coraz bardziej się dogadujemy, zgrywamy, docieramy. I mam nadzieję, że to też to lepiej wygląda. No to życzę, żeby było jak najwięcej tych sezonów, żebyś osiadła w Polonii w tym dobrym sensie.
nie osiadło na laurach, broń Boże, w sensie sportowym. Coraz więcej tych sezonów, coraz lepiej, może coraz więcej, większe osiągnięcia też stopniowo, schodek po schodku, żebyśmy wchodzili i pili się w górę. Plan jest jak najbardziej. Cieszę się, że jesteś z nami i dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.